Szanowni Państwo, zapraszam na cykl audycji pod tytułem 100 lat lasów państwowych. Są to audycje, dzięki którym poznamy lepiej nie tylko historię samych lasów, ale powiemy trochę o ochronie środowiska leśnego i o gospodarce leśnej. Z Państwem Adrianna Czugała, a wraz ze mną Paweł Michalski, który nie tylko realizuje te audycje, ale również dba o odsłonę audiowizualną, ponieważ nasza audycja jest również dostępna na naszym radiowym kanale YouTube. Dlatego zachęcam do odwiedzenia i zobaczenia, ponieważ będziemy odwiedzać różne nadleśnictwa naszego regionu. Zacznijmy naszą pierwszą audycję i przenieśmy się do lasu. Szanowni Państwo, rezerwat Zarośle, nadleśnictwo Tomaszów, a do tego miejsca dzisiaj zabrał nas pan Karol Jańczuk, specjalista służby leśnej. Dzień dobry, Daszbur. Dzień dobry, Daszbur, witam wszystkich oglądających. Spotykamy się dzisiaj na pierwszej audycji z cyklu 100 lat lasów państwowych i nie sposób zacząć od czegoś innego niż sama historia leśnictwa i konkretnie nadleśnictwa na tych terenach. Tak, właśnie stulecie lasów państwowych to dobra okazja, żeby porozmawiać właśnie o historii samego leśnictwa, chociażby na tych terenach, czyli terenach Roztocza, terenach południowej Lubelszczyzny. Historia leśnictwa jest dosyć krótka, patrząc w perspektywie wieków, tak jak zresztą historia samego regionu. Nie znajdziemy tutaj zabytków sprzed tysięcy lat zbyt wielu. Nie znajdziemy tutaj, tak jakby chociażby w Wielkopolsce czy na Kujawach, pięknych murowanych katedr tysiącletnich, prawda? Tutaj tego nie ma. Historia w zasadzie już jako takiej gospodarki leśnej, działań człowieka związanej z lasami, to w zasadzie XIII, XIV, XV wiek. W XIII wieku tędy przez te osady, przez okolice Grodów Czerwieńskich, bo właśnie na terenie Grodów Czerwieńskich się znajdujemy, dawnych historycznych, przeszli Tatarzy kilkukrotnie, niszcząc w zasadzie wszystkie siedziby, wszystkie sioła, wszystkie wioski. Kolonizacja na nowo tych terenów rozpoczęła się w wieku XV i wtedy właśnie już możemy mówić o działalności człowieka w lasach. Był to po prostu wyrąb, wypalanie, robienie miejsca na nowe przysiółki, na nowe miejscowości, na nowe domy i korzystanie z tego lasu właśnie głównie w postaci zabierania z tego lasu budulca na te właśnie wszystkie konieczne budowy, palisady, prawda, grody, dwory, stodoły przeróżne. Właśnie tutaj niewiele tego mamy innego surowca niż właśnie drewno. Z tego tu większość z tych zabudów była drewniana. Już XV wiek, mowa tutaj chociażby o rodzie Małdrzyków, którzy byli właścicielami Hodywaniec i tych także okolic. Mowa była właśnie o tym, że jest to ogromna zalesiona połać terenu, która była sukcesywnie właśnie karczowana pod nowe osady. W te okolice pod koniec wieku XVI przeszły we władanie ordynacji zamojskich. Rodzina ważny dla nas akcent. Ważny akcent, jak najbardziej zamojski akcent w tomaszowskich lasach. Znajdujemy się na terenie dawnych lasów ordynacji zamojskich. Ta gospodarka w ordynacji też na początku była na zasadzie takiej, że co mi potrzeba z lasu, to sobie wezmę. Las jest przecież nieskończony i zawsze będzie. Okazało się to już w XIX wieku, na początku XIX wieku, że tak niekoniecznie jest. Wielkie połasie terenu zostały wylesione, zaczynały doskwierać braki tego surowca. Trzeba było go sprowadzać, nie było odpowiedniego po prostu drewna. Ogromne ilości drewna wypalano, tworzono z tego produkty, tak jak potasz, smoła, dziegieć. I to po prostu zarabiano w ten sposób pieniądze, nie dbając o to, co się z tymi lasami dzieje, że takie miejsca też trzeba zadbać, później odnowić, posadzić, prawda? Już koniec wieku XIX przyniósł w ordynacji zamojskich taki czerwony alarm, taki dzwonek w głowie, że trzeba o to zadbać. Ordynaci postanowili zatrudnić Niemców, co jest ważne. Niemiecka szkoła leśnictwa była jedną z pierwszych na świecie. Postanowiono więc zatrudnić najwyższej klasy ówczesnych fachowców, żeby ten las pomierzyli i zbadali. To się stało właśnie w drugiej połowie XIX wieku.
w Ordynacji Zamojskiej pojawili się geodeci, którzy ten las pomierzyli, podzielili na obręby, takie kwadraty, prostokąty o wielkości dzisiejszych mniej więcej 100-150 hektarów, opisali te lasy, zrobili taki, można powiedzieć, plan, jak tutaj gospodarzyć, prawda, żeby tego lasu wystarczyło, bo właśnie wtedy się okazało, że jeśli będą dalej w ten sposób korzystać, jak przez poprzednie wieki, ten las się w końcu skończy. Czy można powiedzieć, że to była taka pierwsza oficjalna dokumentacja? Pierwsza oficjalna dokumentacja. Pierwsze oficjalne wzmianki mówią, to jest koniec XIX wieku, mówi się o leśnictwie Tomaszów. Siedzibę miało w Zawadkach, w małej wsi, w gminie Zawadki, to jest gmina bodajże Susiec, nie wiem czy się nie mylę. Zawadki to jest gmina Susiec i tam właśnie pierwotnie była siedziba leśnictwa Tomaszów w Ordynacji Zamojskiej. Później się przeniosła do Rogóźna, już na początku XX wieku. Ten stan trwał w zasadzie do II wojny światowej. W międzyczasie oczywiście te lasy były dalej trzebione, pomimo wysiłków ordynacji, pomimo zatrudnienia już w zasadzie częściowo profesjonalnej służby leśnej, bo już wyszły przepisy wewnętrzne, ordynacyjne, że leśniczy już musi mieć wykształcenie leśne. Gajowi no to było różnie, prawda? Ale też lasy były obciążone serwitutami, czyli można powiedzieć takimi przysługami dla ludności miejscowej, więc jeśli załóżmy lasy Ordynata Zamojskiego otaczały jakąś wieś, tym mieszkańcom tej wsi też przysługiwał opał z tego lasu, też mogli wypasać bydło, to też teraz się tego nie robi, wypasanie bydła jest dość niszczące dla lasu, gdyż wtedy pozbywa się całej tej ściółki, prawda, no bo wypas, wiadomo, prowadzi się na ziemi, więc te młode drzewka, to wszystko jest zgryzane. Serwituty, czyli takie należność właśnie dla mieszkańców okolicznych lasów, mieli prawo pobierać opał do opalania domów, mieli prawo pobierać też żerdzie, przeróżne tyczki na jakieś ogrodzenie, na jakieś budowy, drewno, i te obciążenia sprawiły, że ordynacja zamojskich chciała się, że tak można powiedzieć, pozbyć tych obowiązków. W latach 20. i 30. XX wieku część lasów po prostu oddawano mieszkańcom w zamian za rezygnację z tych przywilejów, z tych serwitutów. Oddano prawie połowę w ten sposób lasy, z prawie 8 tysięcy hektarów właśnie tutejszych lasów. Pierwsza wojna światowa też przyniosła zniszczenia dla tego lasu, dla tutejszej przyrody, prawda, no bo to jednak działania wojenne, jednak potrzeby przeróżnego, przede wszystkim surowca, chociażby też i na budowę kolei. Austriacy przecież budowali kolej z Bełżca do Trawnik, tutaj też mnóstwo drewna było potrzebne, to też nie brano tego drewna, prawda, z daleka, tylko stąd. W końcu w latach 30. Ordynacja Zamojskich przekazała właśnie między innymi lasy tomaszowskie do Skarbu Państwa. I tutaj zbliżamy się do tej ważnej dla lasów państwowych daty. Tak, 1924 rok, w zasadzie prace trwały już wcześniej, kiedy te lasy Skarbu Państwa, lasy własności państwowej właśnie przekształciły się w lasy państwowe. Pierwszy dyrektor, Adam Loret, jego postać do dzisiaj w zasadzie znana, uświetniona w wielu miejscach w lasach państwowych, choćby nagrodą imienia Adama Loreta do dzisiaj funkcjonującą. I właśnie wtedy, w latach międzywojennych, te lasy tomaszowskie przeszły właśnie na rzecz Skarbu Państwa do lasów państwowych, dokładnie nad leśnictwa Biłgoraj, żeby było ciekawiej. Właśnie tutaj były lasy nad leśnictwa Biłgoraj, następnie i taki stan rzeczy utrzymał się do II wojny światowej. Druga wojna światowa, już kampania wrześniowa, cały ten otaczający las niesie ze sobą smutną historię. Było to miejsce przede wszystkim bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. Bitew, bo tych bitew było dwie. Także tędy jak najbardziej, między innymi tymi okolicami, szło natarcie naszych armii wycofujących się na przedmoście rumuńskie. Próbowano odbić Tomaszów z różnym skutkiem. O tym wszystkim możecie Państwo poczytać też i w internecie chociażby, gdyż no jest ta audycja leśna. Niemniej bardzo ciekawa historia tego lasu. Smutna, tragiczna, bohaterska też przede wszystkim.
Następnie lata 40. okupacja niemiecka tutaj na tych terenach, generalne gubernatorstwo, które powołuje Nadleśnictwo Tomaszów w roku 1940. Oczywiście celem jest rabunkowa gospodarka tych lasów. Warto powiedzieć, iż plan bodajże na rok 1941-1942 zakładał 200% etatu rocznego, czyli etat roczny to jest ilość drewna, którą pozyskuje się z danego lasu w ciągu roku. Ona była ustalana jeszcze przed wojną. Nowy zaborca Niemiec twierdzi, że wyciągnie 2 razy więcej z tych lasów, co oczywiście nie odbyło się bez ogromnych szkód przyrodniczych. Lasy bardzo mocno trzebiono, nie zastanawiano się w ogóle nad odnawianiem, nad tym, żeby po prostu zalesić to, co zabrano, prawda? Nie żeby posadzić na miejscu, co się wytnie, nie myślano o konsekwencjach. Szacuje się, że w stopniu zupełnym, po wojnie robiono takie szacunki, w stopniu zupełnym zniszczono prawie 10% powierzchni leśnej tutaj na tych terenach, a ponad 20% w stopniu znacznym. Więc można powiedzieć, szkody były zauważalne gołym okiem. No i pierwsze lata po wojnie, tutaj też się mówi przede wszystkim o kradzieżach, o pladze kradzieży, prawda? Masa ludzi chciała się odbudować, wybudować, prawda? Odbudować zniszczoną stodółkę, odbudować spaloną oborę, prawda? Masa kradzieży, brak służby leśnej, brak nadzoru nad tymi lasami. Te lasy też doznały jeszcze sporych uszkodzeń. No ale już w zasadzie pod koniec lat 40. pojawia się Nadleśnictwo Tomaszów, w zasadzie pojawia się, czy istnieje ciągle, prawda? Dosyć można powiedzieć, patrząc, porównując dzisiejszy obszar terytorialny, to połowa, bo na połowie tej południowej pojawia się Nadleśnictwo Lubycza Królewska. Właśnie tutaj już mówiąc o powojennej historii Nadleśnictwa Tomaszów, w zasadzie powinniśmy mówić o historii dwóch nadleśnictw. Nadleśnictwa Tomaszów na północy, czyli od Łabuń, przez właśnie Ulów, w którym się znajdujemy, przez Grodysławice, przez Pańków, i drugie Nadleśnictwo Lubycza Królewska, czyli okolice Lubyczy Królewskiej, okolice Bełżca, okolice Chrebennego, Siedlisk, tamtych okolic. Te dwa nadleśnictwa istniały ze sobą po sąsiedzku do końca roku 1972, kiedy postanowiono po prostu połączyć nadleśnictwa w większe właśnie jednostki, by zostawić te największe, tak skomasować można powiedzieć to wszystko. Wtedy właśnie z 1 stycznia roku 1973 powstało Nadleśnictwo Tomaszów, mniej więcej w obecnym kształcie terytorialnym, i tak trwa do dzisiaj. To początki leśnictwa na terenach polskich. A co możemy powiedzieć o lasach państwowych tak pokrótce w XXI wieku? Lasy państwowe w XXI wieku. Mamy dopiero początek, pierwsze dwudziestolecie. W zasadzie skończyliśmy tego XXI wieku. Przed nami, leśnikami, przed lasami państwowymi stoją ogromne wyzwania. Przede wszystkim wyzwanie zmiany oblicza tego lasu w dobie zmian klimatycznych, w dobie coraz bardziej doskwierającej suszy, prawda, zwiększonych temperatur, amplitud rocznych. Szczególnie tutaj jest to widoczne, gdyż no, na roztoczu mamy klimat umiarkowany kontynentalny, więc bardzo gorące lata, skutkujące bardzo, bardzo dewastującymi przede wszystkim suszami wiosennymi, co także i my w leśnictwie odczuwamy. Także tutaj musimy, przed nami ogromne wyzwanie, prawda, bardziej ten las po prostu zrobić odpornym, bardziej takim, który przetrwa, który po prostu będzie dobrze odpowiadał, będzie dobrze się zachowywał w obliczu coraz bardziej ciepłego klimatu. Druga sprawa to ciągłe zwiększanie bioróżnorodności tego lasu, prawda? Nasi poprzednicy, czyli wiek XX, powojenny, potrzeby surowca, prawda, wszędzie sadzenie sosny, uproduktywnianie różnych siedlisk, bagienek, regulowanie cieków wodnych, prawda? My z kolei może nie w drugą stronę, ale musimy zadbać o to, żeby w lesie była to bioróżnorodność, żeby była to ogromna pula tych wszystkich gatunków, żeby znalazła tutaj miejsce do życia. Żeby ją zachować, właśnie tą pulę, tą bioróżnorodność, tę wspaniałą mozaikę różnych siedlisk, gatunków dla przyszłych pokoleń.
my poczynania naszych polskich leśników, zwłaszcza z naszego regionu, będziemy bacznie śledzić, do czego Państwa zachęcam, o niezwykłej historii lasów państwowych i o tym terenie, na którym się obecnie znajdujemy, opowiedział nam Karol Jańczuk, specjalista służby leśnej. Bardzo dziękuję. Dasz Bur. Dasz Bur.